Kamil, bo ty musisz sobie zapracować na te punkty na maturze, ale masz czas jutro do 8, bo o 9 musimy być pisać maturę. Właśnie w tej sprawie mam pomysł, Michał. A kogoś ty mnie tu nawpuszczał? Wol mnie z tej klasy leszcze. To nie są żadne leszcze, Michał. A kto? Jesteśmy młode wilki, najlepsi w mieście. Co oni umieją ci młodzi wilcy? Praktycznie wszystko, Michał. Szymon jestem. Ucieczki na zlecenie i bez zlecenia zresztą też. Ściągi, produkcja, dystrybucja, konsumpcja. Brawurowe zdanie matury z każdego przedmiotu. Gdzie jest tą makulaturą? Kamil, czy ja dobrze widzę? To jest matura z matematyki? Sprawca mojego upodlenia? Obiekt mojej zemsty? Kamil, ty mi miałeś sprawić takiego zagranicznego egzaminatora. Ja to tam. Sebastian. Sebastian, Sebastian. No i gdzie on jest? Wysłałem ofertę i czekam, Michał. No co ty, Kamil, myślisz? Że taki egzaminator to nie ma co robić? On jest jak Penderecki, on ma zamówień do 2020 roku. Jego trzeba nadpłacić, przepłacić, przebić. Właśnie powiedziałem, Michał, że czekam, bo za 30 minut przyjeżdża PKS z egzaminatorem na pokładzie. Kamil, jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili! Hello, friend. Michał. I to jest też nasz przyjaciel, friend. No, Kamil. Mais les raisons, je ne parle pas anglais. Bonjour, monsieur. Je suis examinateur. Ja jestem maturzysta. Welcome in nowe miasto. Ty mu tam lepiej powiedz, że my tam samochód mamy. Auto, auto, kam, kam, chodź z nami. Gdzie on jedzie? Jak ty mu dałeś mu adres do Lwida? Jak on trafi? Jaki adres, Michał? To tak wszystko ad hoc. Tu go goj, tu go goj, tu go kurde. Łamie się ten nowy egzaminat. Jezu, kiedy wsiada ta dziewczyna, bo spóźnimy się na maturę. A ja się boję, że my w ogóle do matury nie dopuszczą. Czemu? Co ty mówisz? No bo wiecie, ostatnio dołączyłam do grona szkolnych wandali. Co? Bo ja przykleiłam gumę pod ławkę. Nie martw się. Wiem, co to znaczy szkolne ryzyko. Raz. Nie odrobiłam pracy do głowy. Dziewczyny jadą cicho. Sianeczko, masz tu loleczka, moje długa matureczka. O tak, trzeba się wyluzować. O tak, masz rację. Weź jeszcze na później, tego będziesz bardziej potrzebowała niż ja. Ta, fajnie się śmiać z kogoś, ale ty nie masz takich ciśnień jak ja. People that we got game chilling with my boys and I'm on the air on the radio rocking. Ty się, córcia, nie cieszysz, że za mąż wychodzi? Bo ja na studia chcę. Gdzie tam na studia? Taka ładna jesteś. Mąż u proga czeka, gospodara czuje mus, a ty wymyślasz, że do miasta. Szaleń się najadłaś jakiego, czy co? Maturę miałam dzisiaj pisać. Ja nie chcę żadnego męża. Na studia chcę. Co ja będę na tej wsi robić? Jak to co? Kurdoglądać, o męża dbać. Gospodarka czeka.
To niech się ta gospodarka za mąż wyda, a nie ja. Ja chcę na studia, do Warszawy. Matura dzisiaj, a wy mi do kościoła każecie iść. Mąż już czeka, ojciec wódkę z wersalki wyjął, a ona teraz, że nie chce. A co mnie tatuś obchodzi, że wódkę wyjął? A gości ile będzie? Kameralnie, 150. Oj, córcia, córcia, ty już długo panienką nie będziesz. Jak mama będzie tak lamentować, to ja nigdy za mąż nie wyjdę. O Matko Święta, co za wstyd, starą panną chcę zostać. Ja nie chcę. A co ona? Gonić ją. Widzieć. Sorry, autobus się spóźnił. Skoro jesteśmy w komplecie, to może przejdźmy do rzeczy. Urządziłaś sobie fajerwerki w mojej szkole. Stała na moim terenie. A od kiedy to jest twój teren? Teraz. Ramzes, wiesz, dziwne rzeczy się o tobie słyszy. Podobno się za maturę wzięłaś. Piszę język polski. Co ty, filozofka jakaś? Ty pewnie nawet nie wiesz, co to jest filozofia. Filozofia. To po grecku znaczy miłość mądrości. Myślisz, że teraz jeździlibyśmy mercami albo BMW-kami lub gapisie. Takie ekrany telewizorów plazmowych? To co, pewnie mi powiesz, że kablówkę też wymyślili Grecy, co? Oni położyli pod te kable duchowe podwaliny. Co? Gówno! Pan wujem mówi, żebyś nie obrażała wykształconych ludzi. Sokrates, Platon, Arystoteles. Ale tobie bardziej spodobałoby się Nietzsche. Na twoim pogrzebie też będziesz taka dowcipna? Na twoim będę śmiertelnie poważna. Panie, panie, mamy tu przecież biznes. Postrzelać zdążymy zawsze. Mamy tu problem Arnolda i Ramzesa. Musimy znaleźć konsensus. Porozmawiać znaczy. To może zrobimy sobie jeszcze zdjęcie. Trzeba wyluzować. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mówić w kilku słowach poglądy Heraklita. Ilu mam opowiedzieć? Powiedzmy w 10. Niepodobne jest stąpić dwukrotnie do tej samej rzeki. Wszystko płynie, nic nie trwa.
Obrazem rzeczywistości dla Heraklita jest rzeka. 18. Użyła pani już 18 słów. 18? Policzyła pani? Nie musiałam. Cytuję pani podręcznik. No dobrze, ale jak można opowiedzieć coś, używając tylko 10 słów? Można. Wszystko, co da się powiedzieć prosto. A czego nie da się powiedzieć, o tym trzeba milczeć. Ogień jest zasadą świata. Wszystko płynie, rzeczy są względne. Jedność przeciwieństw. Lepiej. Trochę lepiej. Ale 11. 11? O jedno słowo za dużo. Proszę przyjść w sierpniu. Question. What's your surname? Tujak. Tujak. Tujak what? Tujak co? Adrianna. Adrianna. Okay. So maybe now can you tell me your address? Dres? Jaki dres? A nie, nie, to nie dres, to zamszyk. Oh no, no. Address. Nie, nie, znaczy no. Zamszyk. Address. Zamszyk. Zamszyk. Z tego, co widzę, to jeszcze jedno miejsce jest wolne. Mhm. Kogo nie ma? Kogo nie ma? No. O, jak zwykle Malwiny. Malwiny? To myślę, że trzeba zadzwonić panią, tak? Zdarzyło mi się, mam numer telefonu, ponieważ zdarzyło mi się wielokrotnie dzwonić do Malwiny, ponieważ no, musiałam ją obudzić na matematykę. Halo? Tak? Dzień dobry, witam. Dzwonię z zespołu szkół. Szukam Malwiny. Jak to zaspała? Zaspała? Powinna być na maturze. Malwina, czy ty wiesz, że maturę dzisiaj zdajesz? Jak to nie wiesz? Jak to zapomniałaś? W tej chwili ubierasz się i przychodzisz na maturę. Czekamy, czekamy na ciebie. No oszalałaś chyba. W tej chwili przychodzisz na maturę. Czekam. To wszystko. Do widzenia. Malwina, nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Nie martw się. Dzień dobry, dziewczyny. Jak poszło? Powiem wam szczerze, że w tej Polsce ta matura mi się nie podoba. Jak nieraz się działo się za granicą w jakichś komisjach, to tam coś się działo na tej maturze. Tam ta matura, no nie wiem, jakoś no coś wyrażała. No, a tu uczeń dostanie taką kartkę, patrzy na nią i nic. Siedzę na tej maturze, patrzę w lewo, patrzę w prawo i dużyzna, no nic się nie dzieje, no. No i po prostu siedzę i w pewnym momencie mam ochotę wyjść z tej matury. No i wychodzę. No ja się pytam, kto za to płaci? Ja płacę, pani płaci, my płacimy.
Społeczeństwo. Na społeczeństwo, no normalnie. I jak zdołaś? Tak, zdołam! No to Coco Jumbo i do przodu. Kim jesteś? Jestem zwycięzcą. Kim jesteś? Jestem zwycięzcą. No i kto tu jest dobeściak? A co ty za sweter założyłaś? Słuchaj, historii tego swetra i tak byś nie zrozumiała. A kto cię egzaminował? Pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. O, czekajcie! Halo, halo! Andrzeju, nie denerwuj się. Zdałam maturę, jestem hardkorem. No to czekamy przed szkołą. No to idziemy, dziewczyny. Kadetem teraz, na autostradę. Musisz odpowiedzieć sobie na jedno ważne pytanie. Co chcesz robić w życiu? A potem? Potem zacząć to robić. Wyniki matur są wasze, kiedy pieniądze znajdą się w sekretariacie szkoły. Byliśmy na to przygotowani. Kamil? Okej, zgadza się. Jak nam wydadzą te wyniki? Zjawi się kurier z maturami na cargo. Wystarczy podjechać i odebrać. Wydadzą nam stos wyników matur, tak just like that? Panie Janku, kto ma w niedzielę dyżur na cargo? Niedzielę? Daria. A, Daria, kochana Daria. Wystarczy, że podjedziecie i dacie jej to. A druga połowa? Będzie miała Daria na cargo. A po co takie dobre wyniki z matur wziąć? Tak czy owak, ja do Ameryki nie wracam. Ja daję tam, gdzie więcej takich. Mają rozmach ci maturzyści. Pani Daria? Daria, co? Tutaj najmocniej przepraszam, ale tak się zeszło. Tu. Zdrówka. W przeszłości nie przykładałem się do przedmiotów ścisłych. Jestem humanistą. A co to? Patrz stary, ile ludzi do mopsu przyszło. Uwaga, wielki brat patrzy. Nie mam pieniędzy, lata mijają, ja żyję w nędzy. Może iść do pracy, chyba zwariowałeś. Może zostać punkiem albo rastamanem. Może zostać stróżem, nie to nielogiczne. Musiałbym znów jadać serki dietetyczne. Nie mam żony i nie mam meldunku, nie mogę zapłacić żadnych rachunków. Może robić włamy na stragany, zostać politykiem, nie ich olewamy. Może zostać świrem, nie to nielogiczne. Musiałbym odwiedzać kliniki psychiatryczne.